Dzień dobry, serdecznie witam. W tym filmie przedstawię programowanie w Scratch 3. Ustawimy parametry sterowania duszkiem. Dodam efekty dźwiękowe, które przypiszemy do kierunków poruszania się. Uruchamiamy program. I przystępujemy do ustawienia parametrów sterowania duszkiem. Więc mamy tutaj strzałka w górę, ponieważ zaczniemy od kierunku góra. Duszek przesunie nam się o 10 stopni. Następnie ma iść w górę. Tutaj klikamy na 90 i strzałeczka w górę. OK. Następnie, jeżeli dojdzie do ekranu, ma się odbić i styl obrotu lewo-prawo. Mamy tutaj i mamy tak, strzałeczka góra, dół, lewo-prawo, nie działa. Duplikujemy to. Tutaj sobie rozciągnę jeszcze w bok. Teraz zrobimy w dół. Kierunek w dół. OK. Teraz duplikuj w prawo. I lewo. Koniec, początek i mamy góra, dół, lewo, prawo. Jeszcze musimy ustawić miejsce, z którego nasz kotek będzie rozpoczynał pracę. Ponieważ jest to bardzo ważne, żeby każdy program zaczynał się od tego samego miejsca. Wybieramy tutaj, kiedy kliknięto flagę, duszek ma iść do pozycji 0, 0. I teraz, jeżeli ja sobie przesunę duszka tutaj w tym miejscu, koniec, początek, duszek zawsze jest w tym samym miejscu. Także ustawiliśmy sobie sterowanie za pomocą strzałek góra, dół, lewo, prawo. Teraz chcemy przypisać dźwięk. Klikamy tutaj. Wybieramy zagraj dźwięk. Tutaj na razie wybierzemy z tym, że nie. Nie chcemy, żeby tutaj tak długo nam ten dźwięk się odtwarzał. Zrobimy zagraj dźwięk. To będzie na razie miauczenie. Koniec, początek i mamy tak. Góra. Dół, lewo, prawo. Także w każdym z tych kierunków duszek będzie nam w tej chwili wydawał odgłos miauczenia. Natomiast, jeżeli klikniemy tutaj na tą listę, to mamy tylko jeden dźwięk lub możemy nagrać swój własny dźwięk. Natomiast ja chciałbym mieć możliwość wyboru. W związku z czym klikam tutaj na zakładkę dźwięki. Tutaj wybieram sobie wybierz dźwięk. Pojawiła nam się baza. I teraz, jeżeli ustawię kursor myszki na tej strzałeczce, to automatycznie zostanie odtworzony dany dźwięk. Wybieramy cymbałki. Dobrze, teraz kolejne.
Wybieramy tutaj. Zobaczcie, gdy wybraliśmy dany dźwięk, to on tutaj od razu nam się pojawił. W tej bazie naszej, która jest przypisana dla tego duszka. Tutaj jeszcze jeden. OK, mamy przypisane. Wracamy do skryptów. I teraz zobaczcie, gdy kliknę tutaj na ten trójkącik, to okazuje się, że już się pojawiły nam te dźwięki, które sobie wczytaliśmy z bazy. I teraz sobie tutaj możemy przypisać do każdego kierunku inny dźwięk. Kończymy. Rozpoczynamy. Idziemy góra. Dół. Lewo. I prawo. Także do każdego z tych kierunków wybraliśmy sobie inny dźwięk. Mamy przypisane opcje związane ze sterowaniem duszkiem. Strzałka góra, dół, prawo, lewo. Następnie mamy przypisaną lokalizację miejsca, z którego za każdym razem duszek ma rozpocząć pracę. I jeszcze możemy dodatkowo ustawić sobie kierunek, w jakim duszek ma się poruszać. To znaczy inaczej, może nie tyle poruszać, ile w jakim kierunku duszek ma zawsze nam się wczytywać w ustawieniu. Zrobimy, że to będzie tutaj, góra. A więc za każdym razem, gdy klikniemy na flagę, duszek wczyta nam się w pozycji 0,0 i będzie skierowany w górę. Co nie znaczy, że jeżeli ja teraz nacisnę, mamy strzałkę dół, lewo, prawo i w górę. Także mam ustalone parametry. Sterowanie strzałkami góra, dół, lewo, prawo. Oraz tutaj opcję związaną, że jak uruchomię program, duszek wczyta mi się w środku ekranu, tutaj, i następnie będzie skierowany w określonym kierunku. Dlaczego jeszcze tutaj wybieram określony kierunek? Dlatego, że jeżeli będziemy rysować jakieś figury, to bardzo ważne jest również to, żeby duszek zaczynał proces rysowania od będąc ustawiony w określonym kierunku. Po prostu nam ułatwi to sterowanie duszkiem i uzyskanie figury, którą będziemy chcieli później z jakimś tam lekcji uzyskać, narysować. Także w tej chwili ustawiliśmy sobie podstawowe opcje związane właśnie ze sterowaniem duszkiem. Także dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne filmy związane z programowaniem i sterowaniem naszymi duszkami. Dziękuję.